jeden. To niedobrze, proszę pani. Sama siebie pani zabija. Pokojówka i kucharka poszły na jagody. Wszelki stwór się raduje, nawet kotka i ta swą przyjemność rozumie. Ptaszki łapie. A pani calutki dzień w domu siedzi. Niczym w klasztorze i bez żadnej rozrywki. Naprawdę, liczyć rok już minął, jak pani z domu nie wychodzi. Nigdy nie wyjdę. Po co? Życie moje skończone. On leży w grobie, a ja pogrzebałam siebie w czterech ścianach. Umarliśmy oboje. Wasz ci los. I słuchać się nie chcę. Jaśnie pan umarł, co zrobić? Wola Boża, panie, świeć nad jego duszą. O! Porozpaczała pani i starczy. Wszystko chwalebne, jeśli w miarę. Nie można przecież całe życie płakać, żałoby nosić. Mnie też pewnego czasu stara umarła. Popłakałem, porozpaczałem z miesiąc. Gdyby tak całe życie płakać, stara po prawdzie nie była tego warta. O wszystkich sąsiadach pani zapomniała. I sama nie jeździ. I nikogo nie przyjmuje. Żyjemy jak pająki. Świata Bożego nie widzimy. Liberię dawno myszy zjadły. Gdyby jeszcze ludzi w okolicy porządnych nie było. Ale tu pełno. Nie napatrzysz się. Oficerowie, tacy, że nie napatrzysz się. Co piątek bal? I co dzień orkiestra wojskowa przygrywa. Pani dobrodziejko. Młoda, piękna krew z mlekiem, tylko żyć i uśmiechać. Nie pani! Serdeńko moje! Matko Boska, co się stało? Pan! Tak lubił Tobi. Zawsze na nim jeździł. I do Korczakinych, i do Płasowych. A jak pięknie wyglądał, jak wspaniale powoził. Zobaczysz, Nikolas, jak potrafię kochać i przebaczać. Miłością żebrać ze mną, kiedy przestanie bić moje biedne serce. Nie jestem ci. Jestem taka piękna, taka samotna. Zamknęłam się na klucz i będę ci wierna aż do grobu. A ty zdradzałeś mnie, urządzałeś mi scenę. Na całe tygodnie zamykałeś mnie samą i zostawiałeś mnie samą. Ktoś się pytał, jaśnie panią. Czy powiedziałeś mu, że od śmierci męża nie przyjmuje nikogo? Powiedziałem, ale mówi, że sprawa bardzo pilna. Nie przyjmuję.
Wiedziałem, ale taki dzikus. Patrzcie, jest już w jadalni. Spacie tu. Dzikus. No dobrze, prosimy. Ty nie znosi, co mi się ludzie? Czego chcą ode mnie? Dlaczego tak chcą mnie spokój? Bo chyba naprawdę trzeba będzie wstąpić do klasztoru. Do klasztoru? Bałwanie! Bałwanie, za dużo lubisz gadać ośle! Wielmożna Pani, mam zaszczyt się przedstawić. Jestem Grzegorz Stefanowicz Smirnow, ziemianin, porucznik artylerii w stanie spoczynku. Zmuszony jestem zwrócić się do Pani w bardzo ważnej sprawie. Czego Pan sobie życzy? Zmarły małżonek Pani, którego miałem zaszczyt znać osobiście, został mi winien 1200 rubli. Mam dwa jego weksle. Ponieważ jutro muszę zapłacić procenty w banku ziemiańskim, proszę o natychmiastowe uregulowanie tej sumy. 1200. A na co mi mąż od pana pożyczał? Kupował ode mnie owies. Jeżeli Mikołaj Michajłowicz został panu dłużny, to oczywiście zapłacę. Ale przepraszam najmocniej, dziś nie mam wolnej gotówki, bo trzeba pokryć mój żon. Co wtedy wydam mu polecenie wypłaty całej należności? W tej chwili nie mogę spełnić pańskiego życzenia, ponieważ dziś mija siódmy miesiąc od dnia śmierci mojego męża i jestem w takim nastroju, że absolutnie nie potrafię zajmować się sprawami pieniężnymi. A ja jestem teraz w takim nastroju, że jeżeli jutro nie zapłacę procentów, będę zupełnie zrujnowany. Majątek mój obłożą sekwestrem! Panie, trzeba zatrzymać swoje pieniądze. Ale pieniądze są mi potrzebne nie na pewno, lecz dziś! Przepraszam, ale dziś nie mogę zapłacić. Ale ja nie mogę czekać! Nie mogę. Więc nie może pani zapłacić. Nie, nie mogę. To ostatnie pani słowo. Tak, ostatnie. Ostatnie stanowczo. Stanowczo. Dziękuję uniżenie. A jeszcze żądają, żebym był spokojny. Spotykam na drodze urzędnika akcyzy. Pytam, dlaczego pan się złości, panie Grzegorzu? Audytujcie się, jak można się nie złościć. Potrzebne mi na gwałt pieniądze. Wybrałem wczoraj skoro świnów. Odwiedziłem wszystkich swoich dłużników i żeby choć jeden zapłacił. Zmęczyłem się jak pies. Nocowałem gdziekolwiek, gdzie karcz, niekoło beczki z wódką. Siedzę w końcu tutaj. 70 wiorst drogi odwaliłem. Mam nadzieję, że otrzymam gotówkę. Tymczasem częstują mnie nastrojami. Jak można się nie złościć? Powiedziałam z tego wyraźnie, kiedy rządca powrócił. Otrzymał pan swoje pieniądze. Przyjechałem nie do rządcy, tylko do pani. Takiego diabła przepraszam za wyrażenie. Potrzebny mi pani rządca. Nie przywykłam do takich dziwnych zwrotów, ani do takiego tonu. Nie będę dłużej słuchała. Proszę bardzo! Na stroj! 7 miesięcy temu umarł mąż. Pytam cię, czy trzeba płacić procenty, czy nie? Czy muszę płacić procenty, czy nie? A tu mąż umarł. Na stroj! I rozmaite sztuczki. Rząd taki wyjechał, jego diabli wezmą, a ja co? Mam uciec od twoich wierzycieli balonem, czy jak? Mam ubębić o ścianę. Przyjeżdżam do Gruździewa. Nie ma go w domu. Jałżewicz! Schował się. Z kurycynem pokłóciłem się na śmierć, ale nie wyrzuciłem go przez okno. Ma sudów, ma cholerynę, a ta na stroje! A wszystko dlatego, że za bardzo go spuściłem. Niedołęga, mazga i baba. Ja jestem zbyt delikatny. Czekajcie. Nie pozwolę siebie obrażać. Zostaję tutaj i będę siedział dopóty, dopóki nie dostanę pieniędzy. Jestem zły. Ze złości aż kolana mi się trzęsą. Aż dech zabiera. Służba! Czy mogę pan podać mi kwasu? Albo wody. Ależ to logika.
Człowiekowi są potrzebne pieniądze natychmiast, choć się powie, a ona, uważacie państwo, nie ma nastrojów do zajmowania się sprawami pieniężnymi. Typowa kobieca falmankowa logika. Dlatego właśnie nigdy nie znosiłem i nie znoszę rozmów z kobietami. Wolę siedzieć na peste prochu, niż rozmawiać z kobietą. Ścianki przechodzą po skórze. No tak rozłościła mnie ta damulka z trenem. Wystarczy mi choćby z daleka zobaczyć taką poetyczną istotę. O, łydki trzęsą się ze złości. No tu jestem na tył głowacie. Pani jest chora i nie przyjmuje. Chora! I nie przyjmuje! Nie przyjmuje! Nie trzeba! Zostaję tutaj. A, tak. Zostaję i będę siedział dokąd, dopóki nie zapłacisz. Tydzień będziesz chorowała, tydzień potrafi siedzieć. Rok będziesz chorowała, ja rok. Swoje wezmę, pani Siu. Nie wzruszysz mnie żałobą i dołeczkami na twarzy. No zresztą zdamy się na tych dołeczkach. Siemion? Nie przestań. Nie wyjesz sam. Zostaję tu. Tak. Powiesz w stajni, żeby dali koniowi owsa. Owsa. To by się bydla kulema lejcowa zaglądała po przełożu. Nie szkodzi! Nie szkodzi, a ci na mnie szkodzi! Paskudna historia. Pieniędzy nikt nie płaci. Jeszcze ten tren żałoba zna swoją. Upał nieznośny, głowa mnie boli. Wódki by wypić. Czy co? Trzeba wypić. Służba! Najbliższe wódki. No, nie ma co. Dobrze wyglądasz. Buty zapłocone. Miał umyty, niecesany. Na kamizelce słoma. Kobieta mogłaby pomyśleć, że bandyta. W takim stroju nie wypada zjawiać się w salonie. Ale idź. Nie jestem z wizytą, jestem wierzycielem. Wierzyciela towarzyskie formy nie obowiązują. Pan sobie nas za dużo pozwala. Co? O, nic was nie wyspadnie. Nic was nie wyspadnie. Już nie chcę powiedzieć. Tak jestem, co jest. Zdaje się, cały świat mógłbym zniszczyć. Służba! Łaskawy panie, w zaciszu swoim dawno odzwyczaiłam się od ludzkiego głosu i nie znoszę krzyku. Usilnie pana proszę o niezakłócenie mojego spokoju. Proszę mi oddać moje pieniądze, a wyjdę. Powiedziałam, zdaje się wyraźnie, pieniędzy nie ma, proszę poczekać dwa dni. Miałem zaszczyt równie wyraźnie, że pieniądze są mi potrzebne nie na jutrze, ale dziś. Jeżeli dziś pani nie zapłaci, proszę, będę się pomieścić. No przecież poradzę, jeżeli dziś nie mogę, dziwne. Więc przecież pani nie zapłaci. Nie mogę. Doskonale. W takim razie posiedzę tutaj dopóty, dopóki pani nie zapłaci. Pojutrze dostanę pieniądze? Doskonale. Posiedzę dwa dni, ty na to spokój. Pytacie! Czy muszę płacić procenty, czy nie? Myśli pani, że żartuję! Szanowny panie, proszę nie krzyczeć, to nie stajnia. Nie usłyszę mnie panu, pytam o tylko, czy muszę się zapłacić. Czy nie, jak pan się zachowuje w towarzystwie kobiety? O! Przepraszam bardzo, ale w towarzystwie kobiety zachowa się patrak! Zwykły, niewychowany, ordynarny człowiek. Porządnie ludzie w ten sposób nie rozmawiają z kobietą. A to ci dopiero? A jak mam z panią rozmawiać, co? Po francusku? Ja. Madame, je vous prie, jestem z czymś wy, że pani nie płaci. O, pardon, że nie niepokoję panią. Niech mi się znajdzie. Ty, żałobie pani do twarzy. Nie mądrze i ordynarnie. Nie mądrze ordynarnie. Nie potrafię zachowywać się wobec kobiet.
Pani zadowna. Ja w swoim życiu widziałem więcej kobiet niż pani wróg. 3 razy pojedynkowałem się z powodu kobiet. 12 kobiet porzuciły. A 9 mnie porzuciły. Tak, tak, był czas, że robiłem ciebie durnia. Byłem sentymentalny, wymowny, pełen galanterii. Kłaniałem cię pięknie, kochałem. Cierpiałem, wzdychałem do księżyca. Rozczulałem się obojętnie. Kochałem namiętnie, szalenie na wszystkie sposoby. Do diabła ciężkiego skrzeczałem jak sroka, ale mam trzy paski. Straciłem połowę majątku. Teraz sługa umorzony, teraz u mnie nie nabierzecie. Dość! Oczy niebieskie. Purpurowa usteczka. Dołeczki na buźni. Księżyc, szepty, nieśmiałe oddechy. Już za to wszystko, szanowna pani, nie dam złamanego grosza. Nie dam! No, nie mówię o obecnych, ale wszystkie kobiety są fałszywe. Grymaśnice, plotkarki, złośnice, zepchnięte do szpiku kości. A co się tyczy tego? To przepraszam za szczerość, ale wróbel jest mądrzejszy niż filozof. Spójrz za taką poetyczną istotę. Zew musi. Pół bóstwa. A zajmij głębiej najzwyklejszy krokodyl. A najbardziej okropne jest to, że taki krokodyl wyobraża sobie, że jego główną zaletą, przywilejem i monopolem jest zdolność dotkliwych uczuć. Powiedzcie mnie do góry nogami, jeśli kobieta potrafi kogoś kochać poza swoim radlerkiem. Miłością mnie tylko jęczyć i szylować, podczas gdy mężczyzna poświęca się i cierpi naprawdę. Jej miłość polega tylko na tym, że z wdziękiem poszła trenem i stara się ciebie mocniej chwycić w ręce. Pani na nieszczęście jest kobietą, więc doskonale zna się pani na psychice kobiety. Proszę powiedzieć szczerze, widziała pani w swoim życiu kobietę, która byłaby szczera, wierna i stała w swoich uczuciach? Nie widziała pani! Nie widziała pani, bo stałe i wierne są tylko staruchy i potwory. Nie można spotkać wroga tego kota białego trzynadla niż wierną kobietę. Przepraszam bardzo. Przepraszam. A kto wobec pana jest stały i wierny w miłości? Czyżby mężczyzna? Tak jest! Mężczyzna! Mężczyzna! Mężczyźni są stali i wierni w miłości. No to rewelacja! Najlepszym był mój nieboszczyk mąż. Kochałam go na miłość. Jak może kochać się młoda, poważna kobieta? Oddałam mu swoją młodość, szczęście, życie, majątek. Oddychałam nim, modliłam się do niego jak poganka. I co? Ten najlepszy mężczyzn. W najpodejszy sposób oszukiwał mnie na każdym kroku. Jego śmierć znalazłam pełną szufladę miłosnej listwa za życia. Znam przypominać, rzucał mnie samą na całe tygodnie. Na moich oczach flirtował z innymi kobietami. Zdradzał mnie, trwonił moje pieniądze, kpił z mojego uczucia. Ale pomimo to kochałam go i byłam mu wierna. Mało tego, umarł. Ale ciągle jestem wierna jego pamięci i do śmierci. Nie zdejmę żałoby. Żałoba! Nie rozumiem, za kogo mnie pani bierze. Czyż ja nie wiem, dlaczego pani nosi to czarne domino i zamyka się w 4 ściany? Przecież to tak tajemniczo, tak romantyczne. Przejdzie koło drogi jakiś podchorąży albo niedoważony poeta, spojrzy w okno i pomyśli: tu mieszka jakaś tajemnicza nieznajoma, która z miłości do męża zagrzebała się w 4 ścian. Znamy się na tych sztukach. Pani się nie tak mówi. Pani się żywcem pogrzebała, a jednak nie zapomniała się przypudrować. Jak pani się nie proszę nie krzyczeć, nie jestem pani żądcą. Proszę mi pozwolić nazwać rzeczy po imieniu. Nie jestem kobietą i potrafię głośno wypowiadać swoje zdanie. Proszę mi powiedzieć. Krzyczę tylko pan! Proszę się wynosić! Proszę mi oddać moje pieniądze, a wyjdę! Pieniędzy nie dam! Da pani! Na złość nie
nie dostanie pan ani grosza. O, nie mam przyjemności być ani pani małżonkiem, ani narzeczonym. Proszę nie robić mi ster! Tego nie lubię! Pani... usiadł? Usiadłem. Proszę wyjść. Posiadłem swoje pieniądze, jak jestem zły. Nie będę rozmawiać z impertynentem. Proszę się wyjść. Nie wyjdzie pan? Nie? Nie. Nie? Nie! Dobrze. Łukaszu! Szanowny panie, trzeba wyjść, jeśli każą. Nie ma co. To chodzi z pizdy! Co będzie ciebie zrobię? Proszę się zobaczyć! Może się panie, tam ordynarny niedźwiedź, żołdak! Monstrum! Jak? Co pani powiedziała? Że jest pani niedźwiedź, monstrum. Prawie pani nie obraża? Obrażam. Tak obrażam, co myśli pan, że się boi? A pani myśli, że jeżeli pani jest słabą, poetyczną istotą, to wolno pani bezkarnie obrażać? Tak? Na pojedynę! Dobra, mój! Satysfakcji! Pan co? Myśli pan, że jest pan silny i ma pięści Buchaja? Co? Co? Na pojedynę! Nikomu nie pozwolę siebie obrażać, nie będę zwracał uwagi na to, że pani jest kobietą, słabą istotą! Nie! Przesądzę, że tylko mężczyźni płacą za obrazę. Jak równouprawnienie, to równouprawnienie do diabła! No fajnie! Pan żołnierz został, gdzie jestem gotowy? W tej chwili! W tej chwili, po meczu zostały pistolety, zaraz myślę. O, kule wtedy kupiłem! Patrzę, kurczaka! Jestem sztumak, jestem sentymentalnym pszczeniakiem. Dla mnie nie jest tylko styk. Pan odszukowany! Wyzwać kobietę na pojedynek. To jest równouprawnienie, emancypacja. Wszyscy równi. Postrzelią dla zasady. Pakuje kurkę w ten głupi łeb Dolina. Ależ kobieta zarumieniła się, o czym błyszczą nie zapomniała. Słowo honoru, pierwszy raz widzę taką kobietę. Kobieta, to rozumiem. Prawdziwa kobieta nie jest zdewa, nie jest ślamazara. Ogień, proch, rakieta! Ale zabijać! Naprawdę podoba się! Naprawdę się podoba, chociaż do łeczki ma na buzi, a jednak się podoba. Jestem gotów przekreślić dług. Nawet złość odeszła. Boże mój, skąd te nieszczęścia na waszą głowę? Widzi pani, istnieje kilka systemów pistoletów. Są pistolety Mortimera, specjalnie dla pojedynków, a te rewolwery są systemu Smith i Weston z odrzutnikiem. Doskonałe rewolwery, warte na nich 90 rubli pary. Rewolwer trzeba trzymać o. Tak. A? A? Oczy. Porywająca kobieta. Tak? Tak. Następnie tak. Tym oto palcem podnosi pani kurek. Tak. Głowa trochę do tyłu. Proszę trzymać ręce jak należy. Tak. Następnie tym palcem podnosi pani kurek i więcej nic. Najważniejsze, żeby ręka nie drgnęła. Dobrze! W pokojach pojedynkować się nie wypada, pójdziemy do ogrodu. Dobrze, pójdziemy, ale uprzedzam, strzelam w powietrze. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego. Moja sprawa, dlaczego? Chórze, tak? O nie. Nie wykręci się pan. Nie spocznę, dopóki nie przebije tego łba. Tego łba, którego nienawidzę. Stworzył pan? Tak. Stworzyłem. Kłamie pan! Dlaczego nie chce się pan pojedynkować?
Dlatego... Bo mi się pani podoba! Podobał się świetnie! Gdzie też mu się podobał pan raczej? Pani się trochę zdenerwowała. No, ja też jestem... Ja będę wzburzony! Ale rozumie pani, no sprawa jest taka, właściwie no taka historia, no... Gdzie jestem winien, że pani mi się podoba? Już do diabła, no. Pani mi się podoba, rozumie pani, ja jestem prawie zakochany. Proszę odejść, nie widzę pana. Co za kobieta, no nigdy nie spotkałem podobnej. Jestem w pułapce jak mysz. Proszę iść pryć, albo zastrzelę pana. Proszę strzelać. Czy pani nie rozumie? Co to za szczęście zginąć, patrząc w takie płomienne oczy? Zginąć z rewolweru, który trzyma taka maleńka, aksamitna rączka. Proszę się decydować! Jeśli stąd wyjdę, nie zobaczę się nigdy. Niech ja pani decyduje! Ja jestem człowiekiem porządnym. Mam 10 tysięcy rocznego dochodu. Trafiam kulą w podrzutową kobietę. Mam wspaniałe konie. Chce pani zostać moją żoną? Na pojedynek! A to pani nic nie rozumie, służba wody! Na pojedynek zapytam! Tak na górę, jak student. Kocham panią! Kocham jak nigdy dotąd. 12 kobiet porzuciłem, a 9 mnie porzuciło. Ale nigdy nie kochałem nikogo tak jak panią. No. Skapitulowałem, kręcę przed panią jak dureń i proponuję małżeństwo. Zdychli, hajba, no 5 lat nie kochałem. Przysiągłem, że już nigdy. I nagle panem jak sztubak, no. Małżeństwo proponuję. Tak? Czy nie? Nie, proszę iść. Thank you.